Niewidzialna ręka rynku nie zawsze gra fair. Wyprzedaże, promocje, nie zawsze oferta, którą widzimy, jest tak naprawdę ofertą, która jest zdecydowanie korzystna. O tym, jakie sposoby i jakie sztuczki stosują sprzedawcy, żeby skłonić klientów do kupna różnych produktów i o tym, w jaki sposób nowa dyrektywa Omnibus ma rozwiązać te problemy, opowie nam Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Tomaszkiewicz, to jest podcast Biznes Między Wierszami. Zapraszam. Panie Tomaszu, czy polski rynek potrzebuje silnej ręki? Bez wątpienia jest wiele praktyk, które są na tym rynku często od wielu lat, które nie do końca nas jako konsumentów traktują uczciwie. Stąd ta ingerencja, ona jest potrzebna, abyśmy jako konsumenci mieli do czynienia tylko i wyłącznie z uczciwymi mechanizmami rynkowymi. Mamy oczywiście też tą gwarancję swobód prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, natomiast wszystko w granicach uczciwości i zgodności z przepisami prawa. A czy, znaczy wiem, że ostatnio urząd nie próżnował i posypały się naprawdę duże, wielomilionowe kary, czasami nawet kilkuset milionowe kary dla przedsiębiorstw, które no nie do końca zdaniem urzędu funkcjonowały w ramach tych przepisów. Czy może pan powiedzieć właśnie o tym, jakie sztuczki, czy też jakie sposoby stosowali przedsiębiorcy, żeby troszeczkę pomóc sobie na rynku kosztem innych? Oczywiście jesteśmy obecni w tym świecie cyfrowym. Cały e-commerce jest między innymi jednym z głównych beneficjentów pandemii, kiedy byliśmy zamknięci w czterech ścianach, kiedy mieliśmy ograniczone możliwości robienia zakupów w galeriach, w sklepach tradycyjnych. I między innymi e-commerce był tym obszarem, gdzie realizowaliśmy swoje potrzeby. Także jeżeli chodzi o te potrzeby zakupowe, które też tutaj i promocje, i oferta cały czas ulega poszerzeniu. Stąd nasza obecność w e-commerce jest bardzo znacząca. Rozwijamy tam też skrzydła, nie tylko stosownie do zmieniających się uprawnień, zmieniającego się otoczenia prawnego, ale przede wszystkim do tej błyskotliwości przedsiębiorców i ich innowacji, jeżeli chodzi o pomysły na to, jak zdobywać nowych klientów, jak dotrzeć do konsumentów, jak nas wabić po to, abyśmy wydali pieniądze właśnie u nich, a nie w jakimkolwiek innym miejscu. Stąd te ostatnie decyzje, myślę, że do tego pan też nawiązuje, to jest decyzja wobec Allegro, gdzie też 206 milionów złotych kary za nadużywanie pozycji dominującej, przede wszystkim jeżeli chodzi o preferowanie własnego sklepu, oficjalnego sklepu Allegro. Tutaj oczywiście my też mamy tą szerszą perspektywę, dostrzegając to, że po nabyciu Mola również tutaj Allegro mógłby potencjalnie wykorzystywać swoje doświadczenia, swoją wiedzę też o preferencjach użytkowników do preferowania tej działki biznesu. Tam też oczywiście będziemy się w przyszłości przyglądali. Natomiast dbamy o to, aby też w tych kontraktach, które formalnie w świecie cyfrowym przedsiębiorcy podpisują z nami jako z konsumentami, aby nie było klauzul, które naruszają prawa konsumentów. Te obszary są oczywiście też się zmieniają, stąd od 1 stycznia zaimplementowaliśmy przepisy europejskiej dyrektywy Omnibus. To nie jest tylko dyrektywa cyfrowa, ale w międzyczasie mieliśmy też dyrektywę towarową. Mamy zmieniające się regulacje, które mają nas jeszcze lepiej jako konsumentów chronić. Także autorskie przepisy, które wprowadziliśmy, jeżeli chodzi o ograniczenie praktyk podczas pokazów handlowych. Natomiast bardzo mocno przyglądamy się e-commerce'owi i również od dziś rozpoczęliśmy szereg dodatkowych działań. Mamy za sobą 40 wystąpień do bardzo rozpoznawalnych przedsiębiorców, którzy widzimy, że nie do końca rzetelnie bądź nieprawidłowo postępują, jeżeli chodzi o obowiązki informacyjne wobec nas, wobec konsumentów, choćby jeżeli chodzi o prezentowanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed wyprzedażą, ale też między innymi kontrolę inspekcji handlowej w 6 największych sieciach handlowych, gdzie tam również, gdy mamy wyprzedaż, powinniśmy otrzymać informację, jaka była najniższa cena. To jest z ostatnich 30 dni. To jest bardzo ważna dla nas informacja, abyśmy mogli zweryfikować, czy ta oferta, którą otrzymujemy od tego konkretnego
przedsiębiorcy jest rzeczywiście tak atrakcyjna, jak głoszą hasło reklamowe. Stąd to jest pierwszy krok, który podejmujemy. W ciągu kolejnych 2 tygodni rozszerzymy nasze działania właśnie po to, aby zadbać, żeby te przepisy prawa w tych pozostałych obszarach, a jest to i rzetelność opinii, z którymi się spotykamy w internecie, jest to między innymi informowanie o tym, kto jest drugą stroną umowy, czy jest to przedsiębiorca, czy jest to inny konsument, czyli relacja, czy jest to B2C, czy C2C, bo mamy też między innymi platformy internetowe, które pełnią rolę tylko i wyłącznie pośrednika, ale w zależności od tego, czy nabywamy produkt od konsumenta w innym kraju, czy od przedsiębiorcy w innym kraju, bądź w naszym kraju, mamy całkiem inne uprawnienia i całkiem inna przysługuje nam ochrona jako konsumentów. Jest również szereg innych obowiązków, mamy tu na myśli zmienione obowiązki, jeżeli chodzi o, wspomniałem o weryfikowanie opinii, ale jest to również pozycjonowanie produktów, czyli powinniśmy otrzymać informację o tym, czy ten placement na liście wyszukiwań, czy w jaki sposób on jest realizowany, czy występują mechanizmy, gdzie druga strona, przedsiębiorca, który oferuje produkty, może dodatkowo wykupić usługę, żeby być wyżej w tej na liście wyszukiwań, te mechanizmy związane z sortowaniem, a zatem szereg tego typu elementów będzie również podlegał przez nas weryfikacji. Kluczowe jest to, żebyśmy jako konsumenci mogli skorzystać prawidłowo z naszych praw, ale jednym z tych podstawowych praw jest prawo do informacji i między innymi ta informacja o najniższej cenie z ostatnich 300 dni daje nam rzeczywiście bardzo szeroki zakres już tego, czy ta decyzja zakupowa w tym momencie jest rzeczywiście korzystna z punktu widzenia nawet tych ostatnich dni i poziomu kształtowania się cen u tego konkretnego przedsiębiorcy. No właśnie, obowiązek pokazywania najniższej ceny z ostatnich 30 dni podczas wyprzedaży i promocji to jest właśnie dyrektywa Omnibus w akcji. Czy rozumiem, że teraz sprawdzacie państwo, czy ta dyrektywa została odpowiednio wdrożona, a czy otrzymywaliście państwo jakieś skargi od konsumentów na to, że te promocje wcześniej jeszcze nie zawsze bywały prawdziwymi promocjami? Na przestrzeni ostatnich lat. Pamiętajmy, że rzeczywiście jesteśmy nie tylko młodą demokracją, ale jesteśmy też młodym społeczeństwem wolnorynkowym. Stąd, gdy wchodziły wielkie korporacje, ten biznes niezwykle z doświadczonych krajów, gdzie te nawyki konsumenckie są inne, mam tu na myśli też drugą połowę lat 90., my daliśmy się w jakimś stopniu uwieść promocjami, uwieść wyprzedażami, które na kanwie właśnie tych atrakcyjnych różnych wizualizacji, klimatu dokonywania zakupów. Proszę zauważyć, że jak mamy wyprzedaż, czy w ogóle ten klimat, nawet w sklepach stacjonarnych, tak, temperatura, zapach, kolory, to prezentowanie muzyka, oferty, odpowiednia muzyka, po to, żebyśmy dali się troszkę oderwać i zapomnieli o tym, że jest świat zewnętrzny, mogli się spokojnie skupić na przyjemności zakupów i konsumpcjonizmu. On spowodował, że my uwielbiamy wyprzedaże. Uwielbiamy obniżki. Czujemy ogromną satysfakcję, gdy nie tylko możemy kupić coś fajnego, ale możemy to kupić taniej. I to sprawa, o tym bardzo dobrze wiedzą przedsiębiorcy. Nie, to między innymi dlatego w tym okresie wyprzedaży przedsiębiorcy realizują największe przychody, największy obrót. Dlatego jako konsumenci w tym okresie wyprzedaży, promocji jesteśmy bardzo mocno narażeni na to, żeby dać się przekonać do zakupów, które z punktu widzenia naszych portfeli, czy z punktu widzenia odpowiedzialnej konsumpcji, nie są dla nas do końca dobre. Stąd te zmiany prawne, które mają nam zagwarantować możliwość dostępu do informacji, które wspierają nasze decyzje zakupowe, które wspierają rzetelność informacji, z którymi się spotykamy, między innymi w internecie, ale też w sklepach tradycyjnych, po to, abyśmy dużo odpowiedzialni, dużo mądrzej dokonywali tych decyzji zakupowych. No właśnie, 3 ceny. Tyle teraz trzeba przeanalizować, żeby dowiedzieć się, czy okazja rzeczywiście jest okazją, czy też może jest to tylko sposób na to, żeby przyciągnąć naszą uwagę wielkim napisem promocja albo wyprzedaż, a tak naprawdę za ten produkt możemy zapłacić zdecydowanie więcej niż myślimy, że za niego zapłacimy. Jak dyrektywa Omnibus w praktyce ma wyglądać w akcji? To przede wszystkim, jak wyglądało to na przestrzeni ostatnich lat? Dochodziło do tych momentów, kiedy hasło wyprzedaż uderzało nas z każdej witryny sklepowej i z każdego portalu czy strony internetowej, na którą wchodziliśmy. Wówczas mieliśmy do czynienia między innymi z takim negatywnym zjawiskiem jak żonglerka cenowa. Na czym on polega? Na tym, że przedsiębiorca przed wyprzedażą
podbijał cenę wysoko, cenę regularną podnosił po to, aby później pokazać bardzo atrakcyjny rabat. Nie tylko już minus 50, bo nie każdy dawał się już zwieść na minus 50, ale minus 70, minus 80. Po to, żeby pokazać, że jest to niebywale atrakcyjna oferta z punktu widzenia nas jako konsumentów. I oczywiście proszę zauważyć też, jak długą drogę przeszliśmy z wyprzedaży sezonowych do wyprzedaży, które były dostępne w weekendy. Dla zarejestrowanych konsumentów, którzy mieli kartę lojalnościową, z kupony w specjalnych gazetach, Black, już nie tylko Friday, ale Black Week, Cyber Week, te różne momenty i było coraz więcej. Ale ten mechanizm, choćby związany właśnie z tą żonglerką cen, czy nawet ustawieniem ceny regularnej na bardzo wysokim poziomie, po to, żeby kolejnego dnia albo kolejnego tygodnia już wejść w wyprzedaż i pokazać, że to jest atrakcyjny moment, to jest dobry moment na to, żeby kupować, wydawać, no to rzeczywiście był ten element, który był wykorzystywany pewnie przeciwko nam jako konsumentom. Stąd ten obowiązek informowania o najniższej cenie z ostatnich 30 dni dla nas jako dla konsumentów jest czymś bardzo wartościowym. Widzimy cenę regularną, widzimy cenę z ostatnich 30 dni najniższą i cenę po wyprzedaży, która jest oferowana już teraz. Te pierwsze dni pokazały, że nieraz ta cena po rabacie, ona wcale nie jest najniższą z ostatnich 30 dni. W internecie było dużo właśnie screenów pokazujących takie przypadki, gdy nagle ta cena na wyprzedaży była kilkaset złotych nawet wyższa od ceny najniższej, jaka była. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że to była końcówka roku, plany sprzedażowe, jeszcze zakupy przedświąteczne, więc to był taki moment, kiedy też przedsiębiorcy bardzo mocno chcieli nas skusić tymi ofertami. Natomiast miejmy świadomość tego, że tego typu sytuacje będą dalej występowały. Oczywiście rynek będzie ewoluował po to, żeby konsumenci nie czuli się wprowadzani w błąd. Natomiast kluczowe jest to i takie momenty, kiedy my widzimy, że ta cena najniższa nie zawsze, a na przykład cena najniższa z ostatnich 30 dni jest wyższa niż ta cena dzisiaj, nawet po obniżce, one też stanowią dla nas bardzo ważny impuls, żeby się zastanowić, czy to jest właściwy moment na dokonanie zakupu. Czy to jest właściwy moment do tego, żeby kupić u tego przedsiębiorcy. Być może warto sprawdzić w innym sklepie. Tradycyjnym, ale też w e-commerce, czyli w internecie, po to, aby porównać, aby to nie były zakupy impulsowe, bo jest dobry klimat, bo chcemy się rozluźnić, chcemy kupić coś, żeby sobie sprawić przyjemność bądź naszym bliskim, ale żeby to był proces przemyślany. Te zakupy impulsywne z punktu widzenia takiej wydmuchanej konsumpcji są bardzo niebezpieczne. Nie tylko z punktu widzenia tego, że często potrafią niszczyć nasz portfel i być bardzo dotkliwe z punktu widzenia wydatków, ale też bardzo często po zakupach impulsowych kupujemy rzeczy, które wcale nam nie są potrzebne, których bądź to mamy, bądź kupujemy kolejną sztukę, stąd i Komisja Europejska i wiele gospodarek, które mają dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o gospodarki wolnorynkowe, między innymi o te praktyki przedsiębiorców, zachęca do tego, aby rzeczywiście w sposób przemyślany dokonywać zakupów i te informacje cenowe to jest podstawowy element, w oparciu o który podejmujemy decyzję. Stąd to rozszerzenie i ta dodatkowa cena, najniższa z ciągu 30 dni, to jest bardzo duża wartość dla nas jako dla konsumentów. Trzy ceny nie obowiązują zawsze i wszędzie. Są wyjątki, jeżeli chodzi o produkty, ale są także wyjątki, jeżeli chodzi o rodzaj promocji i wyprzedaży. Jak to będzie działać w praktyce? Kiedy przedsiębiorcy nie będą musieli podawać najniższej ceny z ostatnich 30 dni? Jeżeli obniżają cenę regularną, bez informowania, iż jest to element promocji, wyprzedaży, a zatem bez tej akcji specjalnej, bądź po prostu dostosowują swój na przykład poziom cenowy, ale dalej jest to cena regularna, nie muszą podawać ceny najniższej z ostatnich 30 dni. Podobnie, jeżeli na przykład mamy do czynienia z produktami szybko psującymi się, wówczas podają najniższą cenę sprzed obniżki. Podobnie bywają sytuacje, jeżeli na przykład mamy wielopaki. Tutaj również nie muszą informować, jeżeli mamy te wielosztuki różne zakupy. Czyli na przykład trzy w cenie dwóch. Na przykład trzy w cenie dwóch, dwa plus jeden za grosz. Tego typu elementy również są zwolnione z dyrektywy i nie obejmują. My w ramach oczywiście dostosowania dyrektywy mieliśmy kilka opcji narodowych i też zależało nam na tym, aby uwzględnić tą specyfikę rynku polskiego, choćby jeżeli chodzi o ceny kroczące. Tutaj również ważne są dla nas to, aby konsument miał dostęp do informacji, która wspiera jego decyzje zakupowe i robi to w sposób odpowiedzialny.
wspiera albo odradza. Tak chciał pan powiedzieć, bo po to te ceny są, tak jak pan powiedział, żeby móc przeciwstawić się temu impulsowi, że widzę coś 70% taniej, więc aha, to oszczędzę na tym, więc kupuję. No bo tak zostaliśmy trochę wychowani. To jest to podejście do oszczędzania pod tytułem mam możliwość zaoszczędzenia dzięki temu, że kupię taniej. I oczywiście to jest dobre podejście pod warunkiem, że jest to zakup przemyślany, że jest to rzecz, która jest nam absolutnie niezbędna i że dajemy sobie czas do namysłu. O tym czasie często zapominamy, bo też przedsiębiorcy stwarzają tą aurę tego, że to jest wyjątkowa okazja. Tu i teraz jako nieliczna okazja do wydania pieniędzy. Tylko tej nocy. Wiemy, że jest fałszem. Ale gdy na przykład jest to e-commerce i widzimy, że zegar tyka i za chwilę wyprzedaż się skończy, zaczynamy się zastanawiać, czy jednak nie kliknąć tego przycisku kupuj, nie zapłacić tu i teraz, aby zagwarantować sobie, że ten towar czy produkt do nas dotrze. Natomiast każda decyzja powinna być przemyślana. Ten czas dla nas, nie dajmy się zwieść temu poczuciu wyjątkowości. Zawsze jest dla przedsiębiorcy dobry czas, aby przyjąć pieniądze za zakupiony towar czy do zaoferowania tego towaru dla nas. Natomiast pamiętajmy, że dla nas nie zawsze jest dobry czas na wydatkowanie pieniędzy i musimy to robić odpowiedzialnie, z zastanowieniem się, czego właściwie potrzebujemy, co właściwie już mamy, czy to jest oferta najatrakcyjniejsza z możliwych, a zatem jaka jest porównywalna, ile kosztuje porównywalny produkt w innym sklepie, w e-commerce, w innym czasie, po to, żebyśmy rzeczywiście mądrze wydawali te pieniądze i nie dawali się zwieść tym technikom manipulacyjnym niekiedy po stronie przedsiębiorców, którzy chcą nas skusić do tego, abyśmy właśnie u nich zostawili pieniądze. Informacja na temat najniższej ceny to tak naprawdę jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli mówimy o dyrektywie Omnibus. Zmienia się na przykład zasady udzielania rynkomi, która została w tej chwili już przemianowana. Czy może pan tutaj powiedzieć coś więcej na ten temat? Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową to jest ten termin, który rzeczywiście po wielu latach funkcjonowania rynkomi przywitaliśmy od 1 stycznia 2023 roku. To, co się zmienia niebywale na plus, to po pierwsze to, że dotychczas mieliśmy roczne domniemanie od daty zakupu, że jeżeli wystąpi wada produktu, to istniała ona w momencie sprzedaży. A zatem mieliśmy ułatwione dochodzenie roszczeń, choćby jeżeli chodzi o naprawę czy wymianę produktu na nowy. Druga sprawa to jest to, że w przypadku produktów sprzedawanych przez przedsiębiorców, to jest niezwykle ważne, przez przedsiębiorców, konsumentów, używanych produktów, istniała możliwość skrócenia tego okresu odpowiedzialności sprzedawcy. Teraz dalej będą to 2 lata, nie ma możliwości skrócenia. Trzecia sprawa to jest dłuższy czas na dochodzenie naszych roszczeń, ale to, co jest też niebywale istotne, czyli dalej mamy 2 lata, ale jeżeli będziemy w stanie potwierdzić, że w okresie 2 lat wystąpiła wada, dotychczas mieliśmy rok po tym okresie 2 lat, kiedy jeszcze mogliśmy się zgłosić do przedsiębiorcy o naprawę na przykład takiego produktu, a teraz wydłuża się to do standardowego w kodeksie cywilnym okresu 6-letniego. Natomiast i tak kluczowe jest to, żebyśmy byli w stanie udowodnić, że w ciągu 2 lat od zakupu wystąpiła ta wada, za którą odpowiada sprzedawca, czym innym jest oczywiście gwarancja wystawiona przez producenta bądź dystrybutora. Natomiast jeżeli mówimy o tej dawnej rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową, to zmienia się jeszcze jeden element. To jest element, który ma zwiększać też taką świadomość nas jako konsumentów, że nie wszystko musi być wymienione na nowe. Nie wszystko musi być od razu wyrzucone. Ta gospodarka obiegu zamkniętego. Proszę zauważyć, że przez wiele lat przedsiębiorcy na bardzo wielu rynkach wprowadzali mechanizmy, które miały na celu skrócenie cyklu życia produktu. Nieraz to były te żarty, że idealny produkt psuje się kolejnego dnia po tym, jak upłynie okres rękojmi bądź okres gwarancji. Pojawiła się nawet nazwa celowe postarzanie produktów. Dokładnie tak. Podobnie jeżeli chodzi o produkty typu samochody. Generalnie dobra trwałego użytku. I tutaj między innymi na poziomie europejskim szereg zmian, które wystąpił, to są zmiany, które miały zagwarantować prawo do naprawy.
a zatem to, aby ułatwić naprawę tych urządzeń typu zmywarki, lodówki, te urządzenia trwałe, jednocześnie zagwarantować dostępność części i to, że ta naprawa będzie możliwa do zrealizowania przy użyciu prostych narzędzi. I w ramach kolejnego kroku komisja zaproponowała, aby jeżeli dochodzi do wady produktu, to w pierwszej kolejności, aby sprzedawca miał obowiązek bądź to naprawić, to jest pierwszy element, czyli dążenie do tego, żeby produkt był naprawiany. Drugi element to jest kwestia wymiany na nowe. Dopiero dalej jest kwestia możliwości obniżenia ceny bądź zwrotu pieniędzy. Nie mówimy tutaj oczywiście o wadach istotnych, które uniemożliwiają nam użytkowanie tego produktu. Tutaj dalej przedsiębiorca, jeżeli byłaby istotna, ma obowiązek między innymi wymiany na nową bądź zwrotu pieniędzy. Natomiast jeżeli wada nie jest wadą istotną, na przykład jakieś urządzenie, tak jak wspomniałem, na przykład pralka, doszło do jakiegoś niewielkiego uszkodzenia, w pierwszej kolejności naprawa i to też ma między innymi skłonić producentów do tego, aby tak projektowali urządzenia, aby nie skracać cyklu życia produktu, nie planować tego cyklu życia na jak najkrótsze okresy. Jest to poparte konkretnymi raportami na przestrzeni lat też, jak choćby zmieniało się długość życia lodówki, pralki, zmywarki, a zatem mieliśmy udokumentowane na przestrzeni ostatnich lat też działania, które przedsiębiorcy podejmują do tego, abyśmy jak najszybciej wymienili produkt na nowy. No, dla nich to czysty biznes. Im tak. częściej się wymienia, tym częściej coś sprzedadzą. A drugi mechanizm to był taki, że już tutaj nie ma zagwarantowanego serwisu, nie ma dostępnych narzędzi, a zatem chętnie byśmy naprawili, ale nie możemy. I ponownie zachęcamy do kupna. To były też te działania, które prowadziły do tego, że po prostu nie opłacało się naprawiać danego produktu. Natomiast ten kierunek zmienia nam między innymi dochodzenie naszych praw. Czyli najpierw powinniśmy zgłosić się o naprawę, w innej kolejności dopiero wymiana i dalej obniżenie ceny bądź zwrot pieniędzy. Mhm. Mamy jeden rynek europejski wspólny. Natomiast cały czas w Polsce jest takie przeświadczenie, że chemia gospodarcza z Niemiec jest jakby trochę lepsza niż chemia gospodarcza, która jest sprzedawana w Polsce. I tutaj też coś do powiedzenia ma dyrektywa Omnibus. Tak, ma do powiedzenia. To są te doświadczenia, które nawet w Polsce mieliśmy. Na przestrzeni kilka lat temu, między innymi w UOKiK-u, zrealizowaliśmy tego typu badania, które były też przyczynkiem do tego, aby do Komisji Europejskiej apelować o jedną regulację. To rzeczywiście uniemożliwia dostarczanie na różnych rynkach produktów podwójnej jakości. Ten jeden z takich przykładów, który był takim naprawdę bardzo jaskrawym przykładem, było to, że ta sama marka w tym samym opakowaniu chipsów oferowała teoretycznie takie same produkty na rynek polski i niemiecki, przy czym na rynku niemieckim były to chipsy wysmażane na oleju roślinnym, a na rynku polskim były to chipsy wysmażane na oleju palmowym, który, jak wiemy, te właściwości zdrowotne ma dużo gorsze. Jest niekiedy tutaj jakość i bezpieczeństwo tego produktu kwestionowane. Tego typu praktyki od wejścia w życie Omnibusa są zakazane. Zatem zakazane jest oferowanie tego samego produktu na różnych rynkach, który miałby istotnie różne parametry jakościowe. On może być lekko dostosowany do rynków, na przykład parametry zapachowe, ale nie mogą być tego typu jaskrawe sytuacje, o których wspomniałem, kiedy nie da się stwierdzić, że Polacy wolą chipsy wysmażone na oleju palmowym, bo bardzo lubią olej palmowy, tak? Czy właśnie wolą chemię, gdzie jest dużo mniej aktywnych składników piorących, które rzeczywiście dzięki temu dużo lepiej dopierają ubrania. Tego typu elementów nie da się wyjaśnić, nie da się uzasadnić i wówczas oferowanie produktów podwójnej jakości jest traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa i może być nałożona za to sankcja do 10% obrotu przedsiębiorcy. Czyli można się spodziewać, że chipsy z Niemiec będą tak samo dobre jak chipsy z Polski, a właściwie odwrotnie. Już dziś powinny być. Dyrektywa Omnibus bardzo mocno zmieni także życie seniorów. I tutaj zostało wprowadzonych kilka bardzo ciekawych rozwiązań, szczególnie dotyczących właśnie sprzedaży na przykład cudownych garnków lub cudownych pościeli na pokazach. To bardzo dotkliwa praktyka, z którymi seniorzy głównie, ale też inni konsumenci mieli do czynienia na przestrzeni ostatnich lat. Mówimy tutaj o biznesie, który działał w sposób bardzo nieuczciwy, bardzo nierzetelny, wykorzystywał techniki manipulacyjne do granic możliwości
I stąd między innymi te pokazy handlowe, ale nie tylko, tam między innymi mamy oczywiście, mieliśmy do czynienia choćby z nieumówionymi wizytami w domu, ale też z różnymi wycieczkami. To mogły być na przykład wycieczki do miejsc świętych, do miejsc kultu, gdzie w drodze do i z powrotem, cena była atrakcyjna, bardzo kusząca, ale w drodze do i z powrotem były oferowane produkty po zawyżonych cenach, często w oparciu o błędne informacje, wykorzystanie fałszywych informacji o właściwościach zdrowotnych, o właściwościach leczniczych, o specjalnych funkcjonalnościach, które dany produkt miał, a w rzeczywistości okazywało się, że tak naprawdę ten produkt można było kupić choćby w internecie po dużo niższych cenach. Ja pamiętam bardzo dobrze jeden z takich case'ów, gdzie mieliśmy sytuację, że konsumentom było oferowane urządzenie wielofunkcyjne do zastosowania w kuchni i cena po rabacie wynosiła około 4000 zł. Już właśnie ta atrakcyjna tu i teraz podczas pokazu, podczas tym rzeczywistości można było bardzo łatwo znaleźć na azjatyckiej platformie handlowej po cenie niższej niż 250 zł. I to jest to, że ci nieuczciwi przedsiębiorcy manipulowali tymi konsumentami, bardzo często seniorami, wskazując, jak wiele cierpienia, bólu spotyka ich, między innymi właśnie ze względu na to, że jest pod niewłaściwą kołdrą, że gotują w niewłaściwych garnkach, że korzystają z niewłaściwego sprzętu, albo obok tego pakiety medyczne, jakieś zioła, różne tego typu mechanizmy. Produkt się zmieniał, ale techniki sprzedaży to były te elementy i utrudnienie dochodzenia roszczeń czy odstąpienia od umowy to były te techniki, które stosowano. Co zaproponowaliśmy? Mamy prawdziwą rewolucję, prawda? Co zaproponowaliśmy? Po pierwsze zaproponowaliśmy, aby przed okresem odstąpienia od umowy przedsiębiorca miał zakaz przyjmowania płatności, a zatem nie może podczas pokazu czy tej wycieczki przyjąć zapłaty za produkt. Dopiero jak mija termin odstąpienia, wówczas może zgłosić się do konsumenta. To on ma być petentem w tej sytuacji. A konsument ma mieć czas na to, aby zastanowić się, czy tego produktu naprawdę potrzebuje. Czy podjął decyzję racjonalnie. Skonsultować się z rodziną chociażby. Dokładnie tak. A zatem ma ułatwioną dzięki temu możliwość odstępowania od tej umowy. Druga sprawa to jest to, że gdy konsumenci, w tym głównie seniorzy, oni byli niestety z punktu widzenia tego bardzo brutalnego, bardzo nieprzyjemnego biznesu, traktowani jako główna grupa docelowa, te telefony, myślę, że wiele osób miało do czynienia z telefonem, gdzie byliśmy zapraszani. Tutaj oferujemy gadżet, to może być tablet, ekspres do kawy, różne tego typu chwyty, które miały nas skłonić, czy przynęty, które miały nas skłonić do wizyty, bo przecież wystarczy odebrać, nic nie trzeba kupować, co na miejscu okazało się absolutnie nieprawdziwe. Natomiast byliśmy nieprzygotowani finansowo. Przedsiębiorca miał wyjście od razu, oferował pożyczkę do zaciągnięcia, żeby ten wyjątkowy produkt można było nabyć. I zapewne tutaj na takich samych wyjątkowych warunkach, jak oferowany był sam produkt. Bardzo niebezpiecznych warunkach finansowych, które rzeczywiście powodowały też nieraz wpadanie w pułapkę zadłużenia. I tutaj wyraźnie również wprowadzamy zakaz oferowania tego typu produktów finansowych. Jeżeli ktoś by się pokusił, z mocy prawa wówczas jest on traktowany jako niebyły stron, mogą się rozliczyć co do kapitału. Zakaz pobierania opłat około finansowych, zakaz pobierania odsetek, to jest to te konsekwencje, na które naraża się przedsiębiorca, niezależnie od działań w postaci kar administracyjnych, które można użyć prezesu UOKiK-u. Trzeci element, wydłużenie okresu na odstąpienie od umowy. W przypadku nieumówionych wizyt w domach, czy właśnie tych wyjazdów z opcją sprzedażową, do 30 dni ze standardowych 14 dni. I kolejny element, z którym mieliśmy do czynienia, niektórzy przedsiębiorcy mieli wiedzę o tym, iż z usług medycznych wówczas nie można odstąpić. I my wprowadziliśmy również tą możliwość, że od umów na usługi medyczne, te pakiety medyczne choćby jako przykład, można teraz odstępować tak jak od innych umów zawieranych na odległość. Mówił pan, że stosowanie tych przepisów w praktyce będzie w najbliższym czasie sprawdzane. To również będzie przez nas weryfikowane. I dodatkowo, ponieważ widzimy, że nieraz za tego typu biznesami, biznesy ewoluują. Jeden przedsiębiorca jest zamykany, drugi jest otwierany. Tutaj również uwrażliwialiśmy prezesa WOD-u, bo często kluczem dla nich jest to, dla tych nieuczciwych przedsiębiorców, jest dostęp do baz danych. Wiedzą, do kogo dzwonią, wiedzą, gdzie zapraszają na pokaz w sąsiedztwie.
Więc tutaj sam fakt, że ci przedsiębiorcy dysponują naszymi danymi osobowymi, już jest tą przestrzenią, która bez wątpienia wymaga również spojrzenia z punktu widzenia kompetencji UODO. Natomiast widzimy, że nieraz za tym przedsiębiorstwami, różnymi firmami stoją ci sami ludzie. Stąd tutaj również chcemy uwrażliwić prokuraturę do tego, żeby zaczęła spoglądać na te mechanizmy z punktu widzenia zorganizowanej przestępczości i mamy nadzieję, że rzeczywiście ta optyka, bo oczywiście też kierujemy doniesienia do prokuratury na tego typu zachowania przedsiębiorców, że ta optyka, którą my dostrzegamy, spotka się z przyjęciem w prokuraturze, bo widzimy, że rzeczywiście część przedsiębiorców z tych mechanizmów stworzyła sobie bardzo dochodowy sposób na życie, a tak jak wspomniałem, no, mówimy tutaj też o niekorzystnym doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w sposób zorganizowany, zmieniają się przedsiębiorcy, a schemat jest podobny, stąd chcielibyśmy, żeby prokuratura zainteresowała się tymi osobami, które stoją za tymi schematami działalności. To bardzo poważne stwierdzenie. Rzeczywiście problem poważny, dlatego że dla seniorów często żyjących tylko z emerytury i to niskiej emerytury, taki zakup cudownych garnków, pościeli czy czegokolwiek innego naprawdę bardzo mocno dezorganizował życie. Tak. I to na wiele lat. Dokładnie tak. Czasami także rodzinie, która musiała pomagać w spacie. Dokładnie tak. Nieraz seniorzy nie dzielili się tym faktem, bo mieli świadomość to, że zostali oszukani pomimo tych wielu doświadczeń życiowych, pomimo tego, że przecież są przezorni, dali się zmanipulować i zostawiali to w ciszy, zagryzali zęby i rzeczywiście nawet z najbliższymi nie dzielili się tymi doświadczeniami. Natomiast wielokrotnie nawet mieliśmy te informacje od rzeczników praw konsumenta, że próba odstąpienia od umów zawartych podczas pokazu spotykała się z bardzo dużym oporem. My również. To jest około 10 decyzji rocznie, które wydawaliśmy na tego typu firmy pokazowe i tam też wskazywaliśmy i na te techniki manipulacyjne, i na wprowadzenie w błąd, ale też utrudnianie odstępowania od umów. To jest też ten element, z którym się borykaliśmy i te rozwiązania prawne, które wprowadzaliśmy, to one są naprawdę przemyślane, są skonsultowane, są tym doświadczeniem z pracy urzędu i mamy nadzieję, że rzeczywiście tą patologię uda się dzięki nim wyeliminować. Jeżeli dostrzegalibyśmy jakieś kolejne obszary, które wymagają doregulowania w tym zakresie, proszę mi wierzyć, że jesteśmy zdeterminowani. Mhm. Dyrektywa Omnibus to także zmiany podczas zakupów internetowych. Tak. Co się zmieniło? Co nowego? Jako konsumenci jesteśmy świadomi tego, że warto też pytać i warto korzystać z opinii innych konsumentów. Coraz częściej korzystaliśmy z tych opinii, które były i o produkcie, i o przedsiębiorcy zamieszczane w internecie. No tak naprawdę to była podstawa. Bardziej patrzyło się właśnie na opinię kogoś, kto używał i może powiedzieć, że okej, sprawdziło się, nie sprawdziło się, niż na to, co jest napisane na stronie internetowej, bo to tam wiadomo, że to jest zwykły marketing plus trochę danych dotyczących sprzętu. Tak, a jednak ta efektywność marketingu szeptanego, ona jest, czyli tych opinii innych ludzi, innych osób, które skorzystały, czy to z usługi, czy przetestowały ten produkt. I jeżeli jeszcze jest dużo opinii, to dla nas jest istotne uwiarygodnienie. Co się zmieniło od 1 stycznia? Przedsiębiorca ma obowiązek weryfikować opinię, a zatem ma obowiązek zadbać, żeby te i pozytywne, i negatywne opinie, aby one były dostarczone przez osoby, które rzeczywiście dokonały zakupu. Co więcej, ma obowiązek informować nas, czy tylko dostarcza i prezentuje opinie pozytywne, czy również negatywne, bo powinien i taki, i taki. Kolejny element to jest to, że zamieszczanie fałszywych, wprowadzających w błąd opinii również jest niezgodne. Już w ramach dyrektywy jest to uspójnienie na rynku europejskim. My również w zeszłym roku wydawaliśmy choćby dwie decyzje względem podmiotów, które zajmowały się handlem opiniami. To były dotychczas mniejsze podmioty, ale i działalność związana z procesami decyzyjnymi po stronie wydawaniem decyzji i nakładaniem sankcji na finansowych na tego typu podmioty handlujące opiniami i zmiany prawne, one doprowadziły do sytuacji, kiedy duże platformy, też obawiając się, że mogą współodpowiadać za te błędne opinie, już teraz wprowadziły szereg mechanizmów po to, żeby wyeliminować fałszywe opinie. I te mechanizmy również muszą być dla nas dostępne. Musimy z tymi mieć możliwość zweryfikowania, co przedsiębiorca robi, aby te opinie były rzetelne. Z
tymi opiniami działy się cuda. W internecie ostatnio pokazał się screen, który pokazywał opinie bardzo pozytywne na temat restauracji, które dopiero miały się otworzyć. Tak, ta słynna pizzeria tak. Chyba w Zakopanem, tak? Więc to jest między innymi to zjawisko, z którym nowe przepisy walczą, a zatem wiarygodność opinii to jest ten element, który musi być zapewniony dla nas jako dla konsumentów, abyśmy mogli też dokonywać zakupów w oparciu o rzetelne informacje. Co więcej, i o tym na wstępie wspomniałem, musimy dysponować informacją, jeżeli mamy sortowanie bądź placement produktów na stronie bądź na platformie, która oferuje tego typu usługi, musimy wiedzieć, jakie są kryteria tego, że ta oferta znalazła się wyżej, a inna na przykład znalazła się niżej. Jakie są kryteria według poszczególnych na przykład kryteriów sortowania, co decyduje tutaj między innymi również mamy postępowanie choćby dotyczące jednej z dużych platform działających w Polsce, gdzie ten element sortowania wyłączał jedną z opłat, która jest pobierana przez platformę, a zatem na przykład gdy było sortowanie według najniższej ceny, to była cena podstawowego produktu, nie uwzględniająca opłaty dodatkowej, która od niektórych przedsiębiorców była pobierana, przepraszam, przy niektórych produktach była pobierana, przy niektórych nie. A zatem musimy również jako konsumenci być prawidłowo informowani w tym zakresie, a zatem wiedzieć, czy na przykład ta oferta jest wysoko, dlatego że ten konkretny przedsiębiorca, który dostarcza produkt, zapłacił za to, albo ona znajdowała się wysoko. To jest ten element również rzetelności biznesu, o którym jako konsumenci powinniśmy wiedzieć. Czyli tryb sortowania wybrany dla ciebie nie jest już trybem, który w świetle tych nowych przepisów informacja jest wystarczająca dla klienta, że coś zostało dla mnie wybrane, ale nie wiadomo jak. Powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób ta oferta została wybrana dla nas. Co więcej, jeżeli mamy zindywidualizowaną ofertę, mogliśmy się z tym spotkać, na przykład jeżeli decydowaliśmy się na wyjazd, na wakacje i korzystaliśmy z platform, które mogły korzystać z tych informacji dotyczących lokalizacji, wcześniejszej historii zakupów, nawet jakichś informacji dotyczących właśnie transakcji, po to, żeby dostosować ofertę dla nas, również powinniśmy o tym zostać wprost poinformowani, że ta cena, która jest zaoferowana, ona jest zaoferowana według indywidualnych cech nas jako klientów. To jest też bardzo ważna informacja, bo proszę zauważyć, że były sytuacje, kiedy na przykład oferty wycieczek z jednego miejsca były droższe ze względu na to, iż uznawano, czy na przykład dla jednych osób były droższe niż dla innych, bo uznawano, że to jest na przykład klient, który może sobie pozwolić i nie zauważy, że ta wyższa cena została w jego przypadku zastosowana, a ktoś inny dostałby niższą. Tak wynika z jego na przykład, czy z jej historii zakupów. Tutaj również o tego typu sytuacjach mamy obowiązek zostać poinformowani. Podobnie, jeżeli kupujemy od przedsiębiorcy, jeżeli dokonujemy zakupu, musimy wiedzieć, czy dokonujemy od przedsiębiorcy, czy dokonujemy od konsumenta, bo wówczas pamiętajmy, że jeżeli to jest transakcja konsument-konsument, jest dużo mniejsza ochrona nas jako konsumentów, także jeżeli chodzi o odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową. Również dane kontaktowe, czyli musimy mieć informację, kto jest pełnomocnikiem, bądź kto reprezentuje danego sprzedającego w Polsce czy w Unii Europejskiej. Dane kontaktowe to są też te podstawowe informacje, które musimy pozyskać, tak aby wiedzieć, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie. Wrócę jeszcze na chwilę do ceny, bo mówił pan, że potrzebujemy, czy powinniśmy dostać informacje na temat tego, w jaki sposób są one wyliczane. Jeżeli chodzi o wycieczki, to często jest stosowany mechanizm, jeżeli ktoś sprawdza cenę wycieczki, a potem wróci i sprawdził jeszcze raz, to ta cena wycieczki jest już wyższa, dlatego że biura podróży, czy też strony, które zajmują się sprzedażą takich wycieczek, wiedzą już, że ktoś jest tym zainteresowany, więc pewnie będzie chciał więcej. Czy dyrektywa Omnibus właśnie wpływa także na tego rodzaju działania? Dyrektywa ujmuje to dość szczegółowo. Mianowicie, proszę zauważyć, że mamy różne schematy biznesowe, z którymi mamy do czynienia, między innymi w tym świecie. Podobnie jest przy biletach lotniczych. A zatem, jeżeli mamy sytuację, że cena się zmienia, ale zmienia się automatycznie, bo skraca się na przykład im bliżej terminu, na przykład do lotu czy do wycieczki i widać, że poprawia się obłożenie, i przedsiębiorca, widząc, że już zostało niewiele miejsc, zaczyna podnosić, ale dla wszystkich cenę, to wówczas nie musi poinformować o tym konsumenta. Ale jeżeli dostajemy ofertę,
która jest zindywidualizowana, a zatem uwzględnia nasze historie zakupowe, uwzględnia lokalizację, uwzględnia transakcyjność, uwzględnia szereg indywidualnych informacji o nas i jest dostosowana do nas, to wówczas taką informację powinniśmy otrzymać. Zgodnie z prawem powinniśmy być informowani o tym, że ta oferta została dostosowana specjalnie dla nas. Dostosowana, czyli w tym przypadku podwyższona. To... Bardzo często to może być oferta zawyżona, ale bywają niekiedy sytuacje, kiedy może być obniżona, bo na przykład jesteśmy target groupem, do którego chce dotrzeć przedsiębiorca i w jakimś okresie stosuje atrakcyjną politykę cenową. Oczywiście najczęściej słyszymy o tych przypadkach negatywnych, kiedy ceny są wyższe dla określonej czy dla pewnej grupy, bo na przykład przedsiębiorca ma wiedzę o tych wcześniejszych transakcjach, nawet o tym, gdzie jeździliśmy, gdzie tankowaliśmy samochód, czy jaki mamy samochód, gdzie mieszkamy. Proszę zauważyć, że dzisiaj e-commerce ma bardzo dużo wiedzy o nas, stąd między innymi bardzo poważnych obowiązków, które zostały nałożone na gatekeeperów, czyli tych między innymi dysponentów tej wiedzy. Mam tu na myśli i obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów Digital Service Act, ale też Digital Market Act, który jest taki quasi-antymonopolowy, bo zawiera regulacje przede wszystkim ex ante, czyli możliwość wdrożenia dobrych praktyk na przyszłość, a niekoniecznie karania za praktyki przeszłe. I to między innymi zmierza do tego, że jest ta świadomość, że my o sobie troszkę wiemy, ale nieraz dzisiaj też duże e-commerce, duże platformy internetowe, duzi przedsiębiorcy działający w internecie potrafią o nas wiedzieć nawet więcej, choćby jeżeli chodzi o nasze nawyki. My często to, co się mówi, że nawyk jest drugą naturą człowieka, ale my często nie skupiamy się nad tym, jak działamy. Traktujemy to jako element nas. Natomiast biznes traktuje to jako element monetyzacji swojego biznesu, a zatem możliwość zarobienia na naszych nawykach. Stąd ci przedsiębiorcy również muszą być w pewnym stopniu ograniczani prawnie, żeby tej wiedzy nie nadużywali przeciwko nam, bądź przeciwko swoim konkurentom na rynku. Jest takie bardzo fajne spostrzeżenie, że jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że to ty jesteś produktem. I tutaj też dyrektywa Omnibus trochę zmienia, dlatego że od transakcji można odstąpić nie tylko wtedy, kiedy się wyda prawdziwe pieniądze na zakup czegoś, tylko na przykład jeżeli w zamian za uzyskanie usługi albo produktu udostępni się własne dane osobowe. Te dane to są często jest bardzo cenna moneta. My przyzwyczailiśmy się do tego, że bardzo łatwo klikamy wszystkie zgody, ale też jeżeli usługa jest za darmo, właśnie tak quasi za darmo, bo nie płacimy w pieniądzu, jesteśmy dużo mniej ostrożni. Proszę zauważyć, że to dotyczy nie tylko różnych aplikacji takich komputerowych na laptopa, ale coraz częściej właśnie ten świat mobilny. A zatem, gdy jesteśmy mobilni, dokonujemy decyzji dużo szybciej. Nawet to kliknięcie zainstaluj aplikację, które mamy w telefonie bądź w tablecie. Dzieci pod tym względem w ogóle nie mają tej wiedzy, nawet nastolatkowie, o tym, jak szeroki zakres informacji jest wówczas dzielony. A zatem nieraz decydując się, przecież jeżeli aplikacja jest za darmo i nie płacę, to czemu nie skorzystać? Natomiast ta aplikacja potrafi wykorzystywać informacje, które przekazujemy. Potrafi choćby takimi cennymi informacjami, może być informacja o lokalizacji. Proszę zauważyć, że informacja o lokalizacji, na przykład jeżeli jest informacja o tym, iż na przykład kolację jemy na mieście, bo jest to potwierdzone płatnościami. Widać to w lokalizacji, bo jesteśmy w tej, a nie innej knajpce, albo chodzimy po różnych knajpach czy restauracjach, to jest dla biznesu konkretna wiedza, bo to jest wiedza, jak tego klienta można zmonetyzować. Inną ofertę później dostaniemy jako reklamę usług czy reklamę produktów, jeżeli te nawyki są widoczne, a inną, jeżeli przedsiębiorcy nie mają tej wiedzy. Jeżeli nie mają tej wiedzy, strzelają na chybił trafił. Ale jeżeli mają wiedzę o tym, że konsument zachowuje się w taki, a nie inny sposób, są w stanie już zaoferować produkty i usługi, które z wyższym prawdopodobieństwem konsument wykorzysta, a zatem za nie już zapłaci. I dzisiaj mamy możliwość odstępowania od tego typu umów. Mamy możliwość dostępu do tych danych, które są gromadzone. Natomiast dalej musimy być bardzo mocno przeczuleni odnośnie tego, że każda tego typu zgoda to też wprowadzenie informacji do systemów teleinformatycznych o tym, kim jesteśmy,
jakie zakupy dokonujemy. I w przyszłości niestety, ale narażamy się też na to, że te oferty zindywidualizowane nie będą wcale dla nas optymalne finansowo. To są te oferty, które na przykład widzimy w wyszukiwarkach internetowych, które się pojawiają. To są też te, nieraz już pojawią się też zarzuty odnośnie pracy w tle tych różnych urządzeń. Proszę zauważyć, że to już nie jest tylko kwestia telefon, jakiś zegarek i tak dalej, ale to jest też kwestia tak zwanego małego AGD, czyli na przykład roboty czyszczące, czy sprzęt inteligentny. Tutaj oczywiście musimy mieć świadomość tego, że dane są kluczowe, żeby biznes mógł nas dobrze zmonetyzować jako konsumentów, musimy zachować daleko idącą ostrożność w tym zakresie, wiedząc, że tak naprawdę dzisiaj jedno to jest to, do jakich danych dostęp ma biznes, a druga sprawa to jest to, jak potrafi je wykorzystać. I biznes wciąż się uczy tego, że nowych rozwiązań wykorzystania tych danych, tak jak wspomniałem, niekoniecznie w naszym interesie, bo biznes jest zainteresowany przede wszystkim, abyśmy konsumowali, abyśmy wydawali pieniądze i abyśmy płacili jak najwięcej. Jakie ma pan rady dla klientów, konsumentów, jak najlepiej mogą skorzystać z nowych rozwiązań, które wprowadziła dyrektywa Omnibus? O czym powinni pamiętać, idąc na zakupy, widząc wyprzedaże, będąc na pokazach, kupując bilety? I to jest też jedno z rozwiązań, o tym nie wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o bilety, czyli zakaz na poziomie unijnym do tego, aby transakcje, między innymi te biletowe na różne wydarzenia typu koncerty, były dokonywane przez boty. To jest też korzystna zmiana i szereg takich właśnie mniejszych rozwiązań też został wprowadzony i to też będzie rezonowało. Już teraz też zastanawiamy się nad kolejnymi. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, o czym zapominamy, to jest to, że przede wszystkim powinniśmy dać sobie czas do namysłu. Zawsze. Na chłodno wydawajmy nasze pieniądze, bez względu na to, czy jest to konsumpcja, czy są to inwestycje. Przy inwestycjach tym bardziej. Natomiast na chłodno każda decyzja powinna być przemyślana, zaplanowana, tak samo zakupy. Nie na zasadzie to przejdę, zobaczę, być może coś fajnego uda się znaleźć, czy w galerii, czy na stronie internetowej i później bardzo łatwo wchodzimy w te nawyki kliknij, kup i wykorzystanie. Tam oczywiście też jest szereg dark patternsów, z którymi walczymy. Natomiast musimy na chłodno podejmować decyzje zaplanowane, żeby to były odpowiedzialne decyzje konsumenckie. Druga sprawa, weryfikujmy, kto jest po drugiej stronie. Czy jest to uczciwy przedsiębiorca działający z Polski czy z Unii Europejskiej, czy jest to przedsiębiorca z na przykład z jakiegoś kraju azjatyckiego czy z innego kontynentu, gdzie dużo trudniej może być dochodzić roszczeń i gdzie mamy inny zakres przysługujących nam praw. Kolejna sprawa, porównujmy produkty pomiędzy przedsiębiorcami, zweryfikujmy też, jaka jest funkcjonalność danych produktów, jaki jest zakres też między innymi. Rękojmia jest standardowa, to odpowiedzialność za zgodność towaru, odpowiedzialność sprzedawcy. Natomiast sprawdzajmy też, jakie są warunki gwarancyjne, jeżeli są oferowane. Sprawdzajmy tą najniższą cenę z ostatnich 30 dni. To jest bardzo ważny element, powinna być jasno zaprezentowana, nie powinna być tam ukrywana jakąś małą czcionką albo mniejszą. Ten koloryt też ma znaczenie. On powinien być taki jak regularnej ceny. Jak tej ceny, która jest nam oferowana. Więc przygotujmy się do zakupów. To nie może być element impulsu zakupowego, tylko to musi być element dobrze przemyślanej i planowanej decyzji. Wiedząc również o tym, że inne prawa nam przysługują w świecie internetowym, w e-commerce, inne w sklepach stacjonarnych. Porównujmy produkty, sprawdzajmy wiarygodne opinie. To ten rynek też będzie się jeszcze dalej czyścił, ale jednak te opinie, jeżeli są wiarygodne, są dla nas źródłem cennej informacji. O porównywaniu wspominałem, bo to jest niezwykle ważny element, ale też między innymi gdy często gro tych zakupów, które dokonujemy, to są zakupy artykułów spożywczych, czy na przykład wspomniał pan o chemii. Pamiętamy, że powinna być jednak ta cena jeszcze w przeliczeniu na jednostki, na kilogramy, na mililitry, na litry, tak żebyśmy mogli również porównywać produkty pomiędzy sobą, różne ceny, ale już w przeliczeniu na jednostki objętości wtedy też niwelujemy różnice w opakowaniach. A zatem co jest istotne? Jest istotne dobre przygotowanie, czas na podjęcie decyzji i porównywanie. Jeśli robić zakupy, to korzystając ze szkiełka, oka i dyrektywy Omnibus. Taką radę ma dla klientów, dla konsumentów Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Nie kupujmy emocjami, kupujmy rozumem. To jest najkrótsza rada. Michał Tomaszkiewicz, to był podcast Biznes między wierszami. Zapraszam na kolejne odcinki.